Możemy, walka wieczoru już, walka, przepraszam, już jutro, no powiedz, no właśnie. Jak nie ma, wieczoru chyba tak się stała trochę przez to, że Popek wypadł, ale to nieoficjalnie, tak mi się wydaje. To pogadajmy o tym Popku, zdziwił Cię, że ma tę kontuzję, bo on już tydzień temu na tej konferencji prasowej wydawał się taki, no nie swój, jak to się mówi. No właśnie smutne to, bo myślę, że wszyscy czekali na walkę dwóch kolosów, że tak powiem. A niestety nie udało się, ale myślę, że Kizo z Arabem też fajnie w boksie się pokażą. No właśnie, czemu to będzie tylko boks? Twoim zdaniem to jest dobra decyzja? Myślę, że tak. No, zostało tak mało dni, że jeśli Kizo miałby walczyć z Arabem, który Arab, no nie ukrywajmy, jest na, myślę, takim poziomie, jeśli chodzi o MMA w parterze, no to byłoby bez sensu po prostu. No dobra, przejdźmy do Ciebie. Walka już jutro. W jakiej jesteś psychicznej formie? Spokój, opanowanie, luzik, waga łatwiutko zeszła, więc jestem gotowy po prostu na bitkę. Powiedz, jak zbijałeś wagę, bo zakładam, że to była sauna, ale może trochę z wody zbijałeś też. Nie, właśnie ani sauna, ani gorące kąpiele, po prostu mniej jadłem, mniej piłem i zeszło. To ile w końcu zbiłeś ostatecznie kilo? W sensie zaczynałem chyba od 83, 84, ale tak naturalnie mam z 80 kg wagi, więc no, z 2,5 kg zeszło, 2,5. I lepiej się czujesz? Jesteś lżejszy? Jak to oceniasz? Kurczę, no zobaczymy tak naprawdę, bo zobaczymy po treningu dzisiejszym na przykład, jak się czuję, ale chyba wróci jeszcze mi z kilogram spokojnie, bo już mam 78-800 chyba, więc, a jeszcze czuję, że jeszcze może wrócić troszeczkę, więc wrócę do tych 8 dyszek prawie. No o to chciałem pytać, bo wiesz, jak się jest cięższym, to się jest też silniejszym, ale w parterze to dużo pomaga. Na pewno, jakieś tam utrzymywania środka ciężkości, jak się dobrze ustawisz i jesteś cięższy, to nie da się zrzucić z siebie. To co my jutro zobaczymy tak naprawdę? Co zobaczymy w tym pojedynku z Sylwestrem? Kurczę, nie wiem, bo na poprzednią walkę sobie planowałem jakieś rzeczy w głowie, a na to stwierdziłem, że po prostu przygotuję się na wszystko i zobaczymy. Nie tworzę sobie scenariuszy, nie rozmyślam tak nad przebiegiem walki, nad wizualizacją przed snem. Staram się podejść do tego. Dużo też znajomych, którzy walczą zawodowo, piszą, że jestem w dobrej formie, jestem dobrze przygotowany, mam przy sobie dobry narożnik, więc teraz tylko została zabawa. A czego się spodziewasz i czy masz konkretny plan, jak wychodzić z jakiejś sytuacji, czy będziesz się właśnie raczej bawił? Kurczę, no czego się spodziewam? No najprawdopodobniej parteru od Sylwka, chociaż pewnie jakieś cepy też będziesz rzucał. Ale myślę, że wpompuję wszystko w pierwszą rundę. A nawet jak nie wpompuję wszystkiego w pierwszą rundę, to i tak i w drugiej, i w trzeciej będę miał przewagę tlenową. On jest mały, zbity. Ja teraz mam mniej tych mięśni, że tak powiem, a kondycję mam bardzo dobrą, więc no, jestem przygotowany na Sylwka, myślę, idealnie. Dobrze bronisz obaleń przed sprowadzeń? Robiliśmy bardzo dużo tych obron. Myślę, że zaczęło to dość fajnie wychodzić, ale może się okaże w walce, że pierwsze obalenie wleci i padnę, więc nie chcę tutaj zapeszać. Podobno nie ma nic lepszego dla fightera niż taki czysty knockout, który wchodzi. Może jutro tego się możemy spodziewać. Bardzo bym chciał, ale też nie nastawiam się na nic. To też przegadałem z wieloma chłopakami, którzy walczą. Na to nie ma co się nastawiać, to po prostu nadejdzie w którymś momencie, w którejś walce. Po prostu wejdzie, ale nie ma co myśleć, dobra, tutaj muszę go znokautować. To po prostu wejdzie samo, może jakiś prosty, może zatańczy na nogach i dobitka ładna. No, chciałbym bardzo, ale jak nie będzie tego, to też nie będzie problemu. Trochę chyba rozrabia twój rywal Fame, w sensie tutaj dopytuje o różne kwestie niewygodne. Jak ty to oceniasz? No to jest tam ich sprawa, jak tam się dogadują. Dla mnie troszkę już to się nudne zrobiło po prostu, że za dużo tych tematów. I już mnie to tak nie interesuje, tak jak na początku coś myślałem, no w sumie ciekawe, tak teraz już za dużo tego. Na koniec zapytam, jak spędzasz te ostatnie godziny przed walką? To jest taki chillout w słuchawkach na uszach, czy może coś innego? Mam PlayStation, przywiozłem sobie teraz PlayStation, oglądam seriale, oglądam jakieś programy. Dzisiaj też, tak było wczoraj, dzisiaj zobaczymy, bo dzisiaj też jest i Adrian Polak, i przyjechał Anzor, i Mansur. Więc zobaczymy, jak dzisiejszy wieczór się potoczy. Wielkie dzięki i powodzenia jutro. Dziękuję bardzo.
chciałbym zapewnić wam dobrą walkę i myślę, że tak będzie. Ale jak nie będzie, to nie moja wina. A potem oglądamy Janka Błachowicza. A potem Janka Błachowicza. O, na to bardzo czekam. Myślę, że Jano zrobi swoje. Wielkie dzięki. Dzięki wielkie.